Szanowni Państwo, bardzo serdecznie wszystkich witam na kolejnej sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego i otwieram 55. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich radnych z zarządem, z panem starostą, z panem wicestarostą. Bardzo serdecznie witam na naszej sesji pana mecenasa Łukasza Parzycha. Witam serdecznie panią skarbnik Teresę Śliwczyńską. Witam panią sekretarz. Witam panią szefową naszego biura. Biura radnych. Witam panią dyrektor PCPR-u, panią Brygidę Adamaj. Panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, panią Annę Konowrocką. Witam wszystkich Państwa, którzy nas słuchają i oglądają w telewizji. Witam telewizję Bartsat. Witam wszystkich, a dzień to szczególny, bo to Wielki Piątek, tuż przed świętami, czas niezwykły i w tym niezwykłym czasie właśnie rozpoczynamy naszą dzisiejszą sesję. Szanowni Państwo, na początek chciałbym sprawdzić prawomocność obrad. Dzisiejsza sesja, jeszcze tylko przypomnę, jest oczywiście rejestrowana przez telewizję Bartsat. Obecność na sesji jest jednocześnie zgodą na publikację wizerunku. Szanowni Państwo, sprawdzę w tej chwili, czy nasze zebranie, nasza sesja ma moc podejmowania uchwał, czy jest prawomocna, dlatego sprawdzimy w tej chwili kworum. Dlatego bardzo proszę w tej chwili o kliknięcie w swoich komputerach zakładki kworum. W międzyczasie tylko powiem, że sesja dzisiejsza jest sesją tak zwaną hybrydową, to znaczy dopuszcza się możliwość udziału zdalnego w dzisiejszej sesji, a ja w ogóle jeszcze cieszę się, że to jest sesja tak naprawdę pierwsza, gdzie możemy się wszyscy spotkać twarzą w twarz. Sprawdzamy w tej chwili kworum. Jeszcze chwileczkę poczekajmy. Obecny jest pan Jerzy Szarejko, ale jeszcze chyba się nie zalogował. To czekamy jeszcze tylko na kliknięcie w zakładkę kworum, bo jest obecny na pewno, tylko jeszcze musi to potwierdzić. Poczekamy chwilę. Panie Jerzy, wszystko w porządku? Już w porządku, dobrze. Stwierdzam, że obecnych na dzisiejszej sesji jest 15 radnych. Nieobecny jest jak zwykle pan Bartłomiej Hilmanowicz i pan Zbigniew Szyszka. Czyli możemy podejmować uchwały, wszystko jest w porządku. Ustalenie porządku obrad to jest kolejny punkt naszej dzisiejszej sesji. Ja przeczytam porządek obrad, a może na początku jeszcze zapytam, czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie, nie widzę, wobec tego przeczytam porządek obrad i spróbujemy go, ten porządek przegłosować. Otóż punkt pierwszy, otwarcie obrad 55. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Stwierdzenie, punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 54. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, informacja na temat bezrobocia oraz działań Urzędu Pracy w 2021
2021 roku. Punkt 7. Przedstawienie sprawozdań z realizacji wybranych zagadnień z zakresu pomocy społecznej. Punkt A to jest sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2021 rok. Punkt B, sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2021 rok. Punkt C, przedstawienie monitoringu strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie bartoszyckim na lata 2016-2025. Punkt 8, podjęcie uchwał w sprawach. Punkt A, 8a, zmiany budżetu powiatu na rok 2022. Punkt B, podpunkt B, zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2022-2032. Podpunkt C, udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu miastu Łódzk na Ukrainie. Punkt 9 to sprawy różne. I punkt 10, zamknięcie obrad 55. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Chciałbym poddać teraz pod głosowanie ten porządek obrad, który przeczytałem. Wobec tego zadaję Państwu teraz pytanie. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad? Kto jest przeciw? A kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze czekamy na wywołanie panelu głosowania. Jest. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przeze mnie przed chwilą. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli przyjęcie protokołu obrad 54. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. W okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące tego protokołu. Tu też nie widzę żadnych zgłoszeń. Stwierdzam zatem, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła protokół 54. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Przechodzimy do punktu 5, który brzmi tak. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. I w tym celu poproszę Pana Starostę o przedstawienie tej informacji. Bardzo proszę. Pan Starosta Jan Zbigniew Nadolny. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 54. a 55. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 25 marca a 15 kwietnia 2022 roku. W powyższym okresie zarząd obradował na trzech posiedzeniach. W dniach 29 marca oraz 5 i 12 kwietnia 2022 roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała numer 141 łamane na 383 łamane na 2022 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Uchwała ta została przekazana Radzie Powiatu poprzez system e-sesja i wysłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 29 marca 2022 roku. Uchwała numer 141 łamane na 384 łamane na 2022 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego w jednostce organizacyjnej powiatu. Na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach zarząd wyraził zgodę na likwidację sieci komputerowej w budynku przy ulicy Lipowej w związku z remontem tegoż budynku i przeniesieniem Centrum Aktywizacji Zawodowej na ulicę Orzeszkową. Uchwała nr 141 łamane na 385 łamane na 2022 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie powiatu bartoszyckiego. I w związku z uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego, tutaj jest numer 52 łamane na 245 łamane na 2022 w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji oraz zapisaniem w budżecie powiatu kwoty 25 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie prac na zabytkach, zarząd powiatu bartoszewskiego ustalił termin składania wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na terenie powiatu bartoszewskiego. Uchwała nr 141, łamane na 387, łamane na 2022 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie rocznej oceny działalności warsztatów terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach. Uchwała 141, łamane na 387, łamane na 2022 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie rocznej oceny działalności warsztatów terapii zajęciowej w Górowie i Ławeckim. I tutaj na podstawie przedłożonych sprawozdań finansowych i merytorycznych Zarząd Powiatu dokonał pozytywnej oceny działalności warsztatów terapii zajęciowej działających przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach oraz Stowarzyszeniu Jesteśmy Razem w Górowie i Ławeckim. Uchwała nr 142, łamane na 388, łamane na 2022 z dnia 5 kwietnia 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu. I tutaj w związku z wyrażoną przez Radę Powiatu Bartoszewskiego zgodą na dokonanie darowizny nieruchomości w Taplikajmach gminie Bartoszyce, Zarząd Powiatu Bartoszewskiego wyraził zgodę na złożenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc wniosku o właśnie wygaszenie trwałego zarządu na tę działkę. Uchwała 142, łamane na 389, łamane na 2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. I tutaj na wniosek powiatu braniewskiego Zarząd Powiatu Bartoszyckiego pozytywnie zaopiniował pozbawienie drogi, tu chodzi o ulicę Sadową w Pieniężnie, do kategorii drogi powiatowej. Uchwała 142, łamane na 390, łamane na 2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości zaliczki pobieranej za zużytą energię cieplną w lokalach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu bartoszyckiego. I tutaj zarząd ustalił wysokość zaliczki pobieranej za zużytą energię cieplną w 2022 roku. Kolejna uchwała nr 142, łamane na 391, łamane na 2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości powiatu bartoszyckiego. Uchwała kolejna 142, łamane na 391, łamane na 2022 z dnia 5 kwietnia w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji priorytetu trzeciego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Kolejna uchwała 142 łamane na 392 łamane na 2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji priorytetu trzeciego, czyli Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Wysoka Rado, tutaj tradycyjnie oczywiście na wszystkich zarządach poruszane były sprawy oświaty, jak też poruszaliśmy sprawy związane z przygotowaniem właśnie tych materiałów pod dzisiejszą sesję. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście za przedstawienie tej informacji. Przechodzimy wobec tego do pan radny Mucha pytanie ma, bardzo proszę. Ja mam pytanie do sprawozdania, bo chodzi mi o to składanie wniosków na prace konserwatorskie, na remonty zabytków. Z tej informacji nie wynika data, do kiedy te wnioski należy składać, a warto, myślę, żeby ta data wybrzmiała też publicznie, żeby osoby, które chciałyby takie wnioski składać, żeby wiedziały, do kiedy takie wnioski można składać. Dziękuję.
Proszę, pan starosta. No jest już ogłoszona chyba ta data, tak? Jest na naszym BIP-ie, z tego co wiem, i chyba na stronie nawet powiatu. Także tam wszystkich zainteresowanych odsyłamy po prostu. A to jest chyba do 22, tak? Pani sekretarz, jak ma... Zaraz, jeśli jest to takie istotne tutaj na tej sesji, to wszyscy zainteresowani wiedzą, gdzie tego szuka. Tak. Tak, czyli po prostu trzeba zajrzeć na biuletyn informacji publicznej, gdzie ta informacja po prostu istnieje i tak jak pan starosta powiedział, wszyscy zainteresowani doskonale wiedzą, do kiedy to się wszystko dzieje. Jeszcze jakieś pytanie? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Tym razem jest to informacja na temat bezrobocia oraz działań Urzędu Pracy w 2021 roku. I bardzo bym może poprosił panią... Tak, bardzo proszę. Przepraszam bardzo. Pani sekretarz jeszcze... Panie przewodniczący, szanowni państwo, rzeczywiście do 20 kwietnia jest składanie wniosków. Jest załączona instrukcja na remont, na prace konserwatorskie, remonty inne przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków umieszczonych czy posadowionych na terenie powiatu bartoszyckiego do 20 kwietnia. A, dziękuję bardzo. To już taka pełna informacja na ten temat. Wszystko jest jasne i wracamy teraz do tego punktu 6, czyli informacja na temat bezrobocia oraz działań Urzędu Pracy w 2021 roku. I teraz pani dyrektor Anna Konowrocka udzieli tej informacji. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, szanowni radni. Najważniejsze zagadnienia ze sprawozdania dotyczącego bezrobocia oraz działań Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach w 2021 roku postaram się omówić na podstawie prezentacji. I teraz tak, pierwszy slajd, który tutaj już widzi. Nie, jeszcze nie widzimy pierwszego slajdu. Pierwszy slajd przedstawia stopę bezrobocia na koniec każdego roku w ostatnich 3 latach w zestawieniu powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie i kraj. W roku 2001 w naszym powiecie wskaźnik wynosił 16,4%. Był on w zasadzie praktycznie trzykrotnie wyższy od wskaźnika wyliczonego dla Polski. Porównując rok 2021 do roku 2020, mamy spadek stopy bezrobocia we wszystkich omawianych regionach, przy czym w powiecie jest to spadek o 1 punkt procentowy, tak jak tu widać, 17,4% do 16,4%. W województwie mieliśmy spadek o 1,5 punktu procentowego, a w kraju 0,8 punktu procentowego. Na kolejnym slajdzie będziemy mieli tutaj już przedstawioną stopę bezrobocia w powiatach w Polsce z najwyższym tym wskaźnikiem. I tutaj widzimy, że powiat bartoszycki ze stopą na poziomie 16,4% znajduje się niestety w czołówce powiatów. Zajmuje on 5. miejsce w kraju oraz 3. w województwie warmińsko-mazurskim, zaraz za powiatami kętrzyńskim i braniewskim. Te 3 powiaty naszego województwa są powiatami przygranicznymi, co może oznaczać, że położenie geograficzne ma również wpływ na wysokość tego wskaźnika. Teraz może troszkę danych na temat bezrobocia w liczbach. Wykres tu przedstawia bezrobocie powiatu w liczbach na koniec 3 ostatnich lat. W grudniu w omawianym roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy pozostawało 3104 bezrobotnych. Porównując rok 2021 do roku 2020 i 2019 mamy spadek liczby osób zarejestrowanych o 224 osoby w zestawieniu z rokiem 2020 i o 222 osoby w zestawieniu z rokiem 2019. Kolejny slajd to wykres stanu bezrobocia powiatu bartoszyckiego w poszczególnych miesiącach 2001 roku. Najwięcej osób zarejestrowanych, zresztą jak co roku, było w styczniu. W ewidencji wtedy pozostawało 3549 osób
I od stycznia utrzymywała się tendencja spadkowa aż do miesiąca listopada, gdzie w ewidencji figurowało 3017 osób bezrobotnych. Od stycznia do grudnia spadek liczby osób zarejestrowanych w urzędzie zmniejszył się o 445 osób, czyli ze stanu 3549 do 3104 osoby. Kolejny slajd przedstawia zestawienie osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy naszego powiatu. Największą liczbę bezrobotnych to mieszkańcy miasta Bartoszyce. Stanowią oni około 30% wszystkich zarejestrowanych, a najmniej w ewidencji urzędu jest mieszkańców miasta Górowo i Ławeckie. Stanowią oni około 6 ogółu osób bezrobotnych. Następne zestawienie przedstawia strukturę osób bezrobotnych i tutaj widzimy, że grupy stanowiące ponad połowę wszystkich zarejestrowanych to bezrobotni długotrwale. Stanowią oni około 60%. Kobiety, jest ich 55,3% oraz mieszkańcy wsi, których jest około 57%. Na kolejnym slajdzie mamy podane informacje odnośnie przepływów i odpływów bezrobocia w 2021 roku. I tutaj widzimy, że w okresie 12 miesięcy Urząd Pracy dokonał 3750 rejestracji osób bezrobotnych, przy czym po raz pierwszy do ewidencji trafiło tylko 518 osób. Stanowią oni niecałe 14%. Pozostali rejestrowali się po raz drugi i kolejny. W tym samym czasie w Urzędzie Pracy wyrejestrowaliśmy 3995 osób. Najwięcej wyłączeń było z powodu podjęcia pracy, co jest właściwie pozytywnym zjawiskiem. Takich osób było 2222 i stanowili oni praktycznie prawie że 56% wszystkich wyłączeń. W ciągu całego roku urząd urząd miał do dyspozycji 1036 wolnych miejsc pracy i tutaj pracodawcy najczęściej zgłaszali oferty na takie stanowiska jak robotnik gospodarczy, opiekun, pracownik produkcji oraz pracownik budowlany. No tu jeszcze wysokość zasiłku jest podana, podstawowego, tak? To jest 1240,80 zł i taki znaczny wzrost kwoty wypłacanego zasiłku mieliśmy w 2020 roku. Na koniec grudnia w omawianym 2021 roku osoby z prawem do zasiłku stanowili niecałe 17% ogółu. Kolejnym ważnym tematem są środki finansowe będące w dyspozycji Urzędu Pracy. Mamy tu przedstawione wydatki w ostatnich 3 latach w podziale na realizowane zadania, takie jak wypłacanie zasiłków dla osób bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, wydatki fakultatywne są związane z funkcjonowaniem Urzędu Pracy. Są to takie wydatki jak na przykład koszty korespondencji, koszty zakupu i utrzymania sieci teleinformatycznej, koszty szkoleń kadry PUP. Kolejne zadanie to są programy związane z aktywizacją osób bezrobotnych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz program Tarcza Antykryzysowa. Jeżeli chodzi o zasiłki w 2021 roku, wypłaciliśmy je na kwotę 8 622 400 zł. Największe środki zostały przeznaczone na programy związane z aktywizacją osób bezrobotnych. Było to 12 132 400 zł. Kolejna tabelka przedstawia poniesione wydatki w 2021 właśnie w podziale na źródła finansowania i realizowane formy wsparcia. Programy realizowane były w ramach Funduszu Pracy otrzymanego na podstawie algorytmu oraz w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie Urząd Pracy realizował 2 projekty. Pierwszy projekt to był program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Były to formy wsparcia kierowane do osób młodych do 30 roku życia. I drugi projekt to był regionalny program operacyjny województwa warmińsko-mazurskiego. I ten program był skierowany do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.
Ogólnie wydatki na te programy to 12 132 400 zł, a realizowane formy wsparcia, to tutaj właśnie mamy wymienione staże, szkolenia, dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Następny slajd przedstawia właściwie ten sam temat, z tym, że tutaj jest uwidocznione, jakie pieniądze były przeznaczone na konkretne formy wsparcia. I tutaj widać, że największe pieniądze stanowiące 28% całego budżetu to były środki przeznaczone na dotacje dla osób bezrobotnych, które chciały rozpocząć działalność gospodarczą. Kolejne środki, ponad 3 miliony 150 tysięcy, to były dotacje dla pracodawców związane z refundacją kosztów utworzenia stanowisk pracy, na których zatrudnienie potem podejmowały osoby skierowane z Urzędu Pracy. Prace interwencyjne to 17,4 budżetu. Na staże wydaliśmy tam ponad 1 380 tysięcy, co stanowiło ponad 11% wydatków. Kolejny slajd to tabelka przedstawiająca osoby bezrobotne biorące udział w tych programach rynku pracy, czyli w tych formach wsparcia. I tutaj najwięcej osób dostało skierowanie do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Było to ponad 602 osoby. Łącznie w ogóle objęliśmy programami 1718 osób, przy czym w roku omawianym skierowanie otrzymało 1117 osób, natomiast 601 osób byli to bezrobotni, którzy kontynuowali programy w ramach umów zawartych w poprzednich okresach. Tutaj jeszcze jedno zdanie na temat realizacji programu Tarcza antykryzysowa. Były to zadania związane z pomocą przedsiębiorcom w celu łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia i tą pomoc tutaj mamy w ciągu 2 lat. Urząd Pracy wydatkował 18 860 7 800 zł. Tutaj mamy narastającą sprawozdawczość podawaną, dlatego tu podaliśmy dane z 2 lat, przy czym rok 2020, rok, w którym ogłoszono stan epidemii, to były dosyć duże pieniądze, ponieważ to było 15 421 200 zł. Rok 2021 to kwota 3 446 600 zł. W roku 2001 była to pomoc skierowana bardziej już do konkretnych firm z konkretnych branż. I poza właśnie w tym programie były realizowane takie formy wsparcia jak bezzwrotne pożyczki i dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorców. I była też udzielana pomoc w formie dopłaty do wynagrodzenia dla pracowników i osób samozatrudnionych. I dzięki właśnie tej drugiej formie pomocy w naszym powiecie ochroniono łącznie 2284 miejsca pracy. Kolejna informacja to informacja, która dotyczy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czyli wsparcia osób pracujących poprzez inwestowanie w kształcenie ustawiczne pracowników, pracodawców. I w 2021 roku Urząd Pracy na ten cel wydatkował 224 400 zł. Przy czym 8700 zostało przeznaczone na promocję projektu, a w ramach kwoty 215 700 zł zostały zorganizowane szkolenia i w ramach tych szkoleń ogółem podniosło swoje kwalifikacje 128 osób, w tym 6 pracodawców i 122 pracowników. Pod tabelką wymienione też są niektóre szkolenia zorganizowane właśnie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Były to takie kursy jak spawanie, strzyżenie męskie z berberingiem, wózki jezdniowe, monter rusztowań. Ogólnie co roku właśnie ministerstwo określa priorytety wydatkowania tych funduszy i w 2001 roku głównie były to szkolenia osób pracujących po 45 roku życia oraz w zawodach deficytowych w naszym powiecie. Urząd realizuje również zadania w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w 2021 roku
w ramach tych środków jedna osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności rozpoczęła działalność gospodarczą. Firma, która powstała, działa w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej, a dwie osoby niepełnosprawne znalazły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia, doposażenia pracodawcom stanowisk pracy. I te osoby zostały zatrudnione, jedna z nich na stanowisku kierowca do przewozu osób niepełnosprawnych, a druga jako kucharz. Ogólnie wydaliśmy 225 tysięcy. Średnia kwota związana z zatrudnieniem osoby lub samozatrudnieniem osoby bezrobotnej to jest 75 tysięcy, czyli dużo większa niż z Funduszu Pracy, ale też tutaj jest obowiązek utrzymania stanowiska pracy przez przedsiębiorcę przez 3 lata, natomiast w przypadku rozpoczęcia działalności należy ją prowadzić co najmniej 2 lata. Ostatni slajd dotyczy roku bieżącego. Jest to informacja na temat obywateli Ukrainy na rynku pracy powiatu bartoszyckiego w 2022 roku. Na dzień sporządzania informacji wygląda to w ten sposób, że liczba osób, które dokonały rejestracji w Urzędzie Pracy, to jest 27. Liczba zgłoszonych ofert pracy typowo pod osoby ze statusem uchodźcy, to są 4 oferty na 12 stanowisk. Liczba zgłoszonych wolnych miejsc aktywizacji zawodowej, głównie tutaj chodzi o staże, wpłynęły do urzędu 3 oferty na zorganizowanie 4 stanowisk. Liczba powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy osobie ze statusem uchodźcy, te zgłoszenia, te powiadomienia dokonywane są przez za pośrednictwem platformy praca.gov.pl i tutaj mamy takich zgłoszeń dotyczących 22 osób. I jeszcze może tak, liczba osób, które już podjęły pracę przy wsparciu finansowym z Urzędu Pracy, to jest 9, w tym 5 osób w ramach robót publicznych. Urząd Miasta Bartoszyce zorganizował zatrudnienie takich osób przy pracach porządkowych i zieleni. 2 osoby zostały skierowane na utworzone dodatkowe miejsca pracy w ramach refundacji kosztów utworzenia tych stanowisk i 2 osoby podjęły staż. I tutaj na końcu jeszcze jest taka informacja, że w punkcie istnieje punkt kontaktowy dla obywateli z Ukrainy oraz pracodawców i on się znajduje przy ulicy Słowackiego 1 przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach imienia Alicji Orzeszkowej. W budynku po byłej stołówce, no w szkole potocznie zwanej odzieżówką. I tu jest też numer kontaktowy, gdyby ktoś chciał skorzystać w tym temacie, to zapraszamy. I to by było mniej więcej wszystko z ważniejszych tematów, chyba że są jeszcze jakieś pytania. Bardzo dziękuję pani dyrektor za to sprawozdanie. Ja pozwolę sobie tylko na taką uwagę, że granica przeważnie powoduje, że rozwój gospodarczy jest szybszy i sprzyja likwidacji bezrobociu, ale pod warunkiem, że jest to granica z normalnym państwem. U nas niestety jest odwrotnie, ponieważ no, niestety graniczymy z takim państwem jak Rosja. Dziękuję bardzo, a ja bardzo serdecznie witam na naszej sesji pana księdza dziekana Artura Oglęckiego. Serdecznie witamy. Ksiądz dziekan tutaj złoży pewnie nam życzenia oczywiście, ale na razie poproszę o zabranie głosu panią dyrektor Brygidę Adamaitis, ponieważ przechodzimy do punktu przedstawienie sprawozdań z realizacji wybranych zagadnień z zakresu pomocy społecznej. Są to 3 podpunkty. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2021 rok. Sprawozdanie z działalności organizatora rodziny pieczy zastępczej za 2021 rok. I C. Przedstawienie monitoringu strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie bartoszyckich na lata 2016-2015. Pani dyrektor, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni panowie radni, jeśli państwo pozwolicie, to rozpocznę od punktu C, czyli od strategii.
Materiał, który Państwu przedłożyliśmy z monitoringu, obejmuje kolejne dwa lata, to jest lata 2020-2021. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie bartoszyckim została opracowana na lata 2016-2025. Uchwałą Rady Powiatu nr 23/120/2/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku. Strategia opiera się na 5 priorytetach, do których przyporządkowano szereg działań obejmujących różne obszary życia społecznego mieszkańców powiatu bartoszyckiego. To jest kolejny monitoring, który przekładamy Państwu zgodnie z zapisanym w strategii wskazaniem, aby tej oceny realizacji dokonywać w okresach dwuletnich. W realizacji strategii biorą udział różne jednostki, nie tylko realizujące zadania z zakresu polityki społecznej, ale również placówki oświatowe, urzędy gmin, urzędy miast, instytucje kultury, placówki oświatowe, no oczywiście ośrodki pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i no inne takie działające jakby w szerokim spektrum polityki społecznej. W okresie tych dwóch lat podejmowane były różnorodne działania i było tych działań bardzo dużo, o czym świadczy materiał, jest tego 170 parę stron, ale warto tam zajrzeć, bo naprawdę fajne formy i aktywizacji społecznej, i pomocy, i wsparcia mieszkańcom naszego powiatu w różnych sferach, w różnych aspektach życia można tam znaleźć. Między innymi było to wiele rodzajów szkoleń, konferencji, warsztatów. Ze względu na okres pandemiczny były one realizowane w znacznej mierze w formie online i to nawet się sprawdzało, muszę Państwu powiedzieć, bo my również jako PCPR takie formy próbowaliśmy stosować w zeszłym roku i całkiem nieźle to wychodziło. Co ja tu jeszcze bym mogła powiedzieć? Może takiej statystyki trochę na zakończenie właściwie. W dwóch latach uczestniczyło w realizacji kampanii strategii 47 instytucji z terenu naszego powiatu. 15 instytucji w 2020 roku i 32 instytucje w roku 2021. Żeby właśnie dane, które bardzo dobrze pokażą tą aktywność różnych jednostek, to liczba osób, która została objęta różnymi działaniami w poszczególnych priorytetach. W 2020 roku było to 35 564 osoby, w 2021 było już trochę więcej, 50 567 osób, co łącznie w dwóch latach daje nam 86 131 osób. To po pierwsze wskazuje na to, że bardzo dużo było różnych działań podjętych, różnych ofert, różnych grup wsparcia, szkoleń, również pomocy finansowej udzielanej mieszkańcom. I to na temat strategii byłoby tyle. Kolejny monitoring przedłożymy Państwu za lata 2022-2023. Myślę, że dane nie będą odbiegały w jakiś tam znaczący sposób od tego monitoringu, który Państwo otrzymaliście tym razem. Dziękuję bardzo. Pytania może Państwo do strategii? Nie, pytań nie ma. Ja tylko dopowiem, że wczoraj miała miejsce
komisja, posiedzenie komisji i te sprawozdania były omawiane, także doskonale są znane i dlatego pewnie dzisiaj nie ma pytań. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Dzisiaj jest... Nie, to była tylko strategia. Aha, strategia. Najmocniej przepraszam. Widzicie państwo, wydawało mi się, że to już koniec. Także bardzo proszę. Ja tu jeszcze parę zdań do powiedzenia mam. Bardzo proszę. Przejdę do sprawozdania. Ja może tak wspólnie omówię te dwa punkty, tak? I sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum i sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, ponieważ no nie da się tak uciąć i rozdzielić jednego od drugiego. Te zadania się przeplatają i realizuje je ta sama kadra, więc jakby będzie to wspólne. Z realizacją zadań z pomocy społecznej i pieczy zastępczej zajmuje się w naszym powiecie 9 jednostek. To jest PCPR, to są 4 domy pomocy społecznej, 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Solku i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. We wszystkich jednostkach łącznie jest zatrudnionych i realizuje te zadania 216 osób. Na 216 etatach. Łącznie budżet przeznaczony na realizację tych zadań to 24 211 791 zł. Tyle wydaliśmy w zeszłym roku na różne cele. Z tego 9 537 619 zł to jest budżet, który pozostaje jakby w gestii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W tym mieści się utrzymanie Powiatowego Centrum, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, czyli pokrywanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach naszych dzieci na terenie innego powiatu. PCPR w zeszłym roku pozyskał 472 103 zł dodatkowych środków, aplikując do różnych programów, takich między innymi kolejny już rok realizowaliśmy program Aktywny Samorząd dla osób niepełnosprawnych, w ramach którego można zakupić sprzęt elektroniczny, wózki elektryczne, protezy takie wysoko specjalistyczne oraz otrzymać pomoc w zdobyciu wyższego wykształcenia. I w Aktywnym Samorządzie rozpatrzyliśmy 43 wnioski na kwotę 177 564 zł. Kolejny program, dzięki któremu do powiatu przybyły pieniądze, to program wyrównywania różnic między regionami 3. Program działa na rzecz gmin, które znajdują się na terenie powiatu i w ubiegłorocznej edycji wsparcie otrzymała gmina Bartoszyce, która likwidowała bariery architektoniczne w swoim urzędzie i przystosowywała łazienki w urzędzie i w szkole podstawowej w Żydowie. Miasto i gmina Bisztynek, która również przystosowywała łazienki w urzędzie, łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach tego programu utworzone zostało też jedno stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej. To jest taki obszar G, który pozwala nam aplikować o 50% tego, co Urząd Pracy wyda na osoby niepełnosprawne. Więc tu ściśle współpracujemy z urzędem, żeby oni wydawali jak najwięcej, bo my wtedy możemy więcej zakontraktować. Kolejny program to zajęcia klubowe, program dzięki któremu osoby niepełnosprawne mogą korzystać z takich piątkowo-sobotnio-niedzielnych zajęć. To się odbywa w warsztatach terapii zajęciowej. Umowa jest podpisywana ze Stowarzyszeniem Integracji Osób Niepełnosprawnych. W zeszłym roku również był uruchomiony program na moduł 5 z programu Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi i tutaj udało nam się pozyskać 99 tysięcy na środki i wyposażenie związane z przeciwdziałaniem COVID-owi dla domów pomocy społecznej. Zakontraktowaliśmy również w programie opieka wytchnieniowa usługi opiekuńcze i wsparcie dla opiekunów, osób niepełnosprawnych, też starszych i dzieci na kwotę 30 600 zł. W ubiegłym roku również zakończyła się dwuletnia inwestycja związana z utworzeniem Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Tolko. Cały koszt łączny koszt inwestycji środków, które mieliśmy do dyspozycji, to było 1 845 975 zł. Z tego w zeszłym roku do wykorzystania mieliśmy 1 358 249. Centrum jest przeznaczone dla 22 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Centrum rozpoczęło działalność 2 listopada i pierwsi mieszkańcy pojawili się już 2 listopada. W chwili obecnej mamy 13 osób. Także do tej 20, która ma być na pobycie dziennym, brakuje nam jeszcze 7 osób, ale poszukiwania są efektywne. Rozpuściliśmy wici wszędzie, gdzie się dało, także co jakiś czas przychodzą osoby, dzwonią, pytają. Zachęcamy osoby, które mają pod swoją opieką osoby niepełnosprawne, dorosłe, ze znacznym albo umiarkowanym stopniem, żeby rozważyli możliwość powierzenia opieki, no właśnie, pracownikom centrum. Sami będą mogli tym sposobem uzyskać czas dla siebie, co też jest ważne, bo opieka jest nad osobami niepełnosprawnymi jest bardzo wyczerpująca, absorbująca i trzeba też poświęcić sobie trochę czasu. Zachęcamy osoby, żeby pojechały do Tolek. Pan kierownik bardzo chętnie przyjmuje, oprowadza, pokazuje wszystkie swoje pracownie, które tam ma, pracownie gospodarstwa domowego, gdzie się odbywają zajęcia kulinarne i pracownie doświadczenia świata, gdzie można poleżeć na łóżku wodnym albo pochodzić po torze świetlnym i różne inne tego typu relaksacyjne na tym. Pięknie wyposażona jest sala rehabilitacyjna, super sprzęt zakupiliśmy do rehabilitacji, także korzystam po prostu z okazji, żeby, bo wielu mieszkańców ogląda sesję, żeby, wielu też jeszcze nie wie o tym, że coś takiego jest, także żeby poszła informacja i żeby, no żebyśmy znaleźli kolejnych mieszkańców, bo bardzo świetna kadra się nam tam trafiła, wybieraliśmy ją długo i uważnie, żeby właśnie po to, żeby była fajna atmosfera i żeby te działania tam podejmowane, ta opieka była efektywna i efektowna. Także zapraszamy wszystkich do no do skorzystania z tej oferty na tym. Chciałabym powiedzieć o potrzebach pomocy społecznej, bo to taki element jakby trochę przyszłościowy też. Przede wszystkim w mojej ocenie, w ocenie naszej jako PCPR-u, oczywiście rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej, taki utrzymujący istniejącą substancję techniczną budynków w dobrym stanie, a nawet jeśli to jest możliwe, poprawianie tych warunków, ale też w mojej ocenie powinno więcej środków trafiać na i na szkolenia kadry merytorycznej, kadry opiekuńczej, bo no, kwalifikacje, umiejętności kadry to jest gwarancja właściwej opieki dla mieszkańców DPS-ów i na to powinno trochę iść w mojej ocenie więcej środków niż w tej chwili idzie.
Z pieczy zastępczej realizowaliśmy wszystkie zadania tak naprawdę. Na pieczę zastępczą w zeszłym roku wydaliśmy, czyli na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym, świadczenia wypłacane usamodzielnianym wychowankom, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych. Wydaliśmy 3 058 445 zł i no to były takie środki, które właściwie w całości zabezpieczały wydatki. Nie mieliśmy takich sytuacji, żebyśmy musieli odmówić tak wypłaty świadczenia na przykład fakultatywnego, tak? Bo o obligatoryjnych nie mówimy, bo to jest zapisane MUS i koniec, tak? Natomiast jest cała gama świadczeń fakultatywnych. Dzięki przeznaczeniu takich właśnie środków nie mieliśmy problemu. I nasze rodziny mogły skorzystać z różnych świadczeń, z różnych też form takich no pozafinansowych typów szkolenia, warsztaty w ciągu roku i takich też trochę danych statystycznych, żeby była jakby taka uruchomiła się wyobraźnia. Jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonujemy między innymi oceny sytuacji dziecka w aspekcie takiego rozwojowym, ale też w aspekcie możliwości powrotu do rodziny biologicznej. Dla dzieci do 3 roku życia taka ocena odbywa się co 3 miesiące, dla dzieci starszych co 0,5 roku. W zeszłym roku wykonaliśmy 188 takich ocen. Dla 13 dzieci, które trafiły do pomocy, do pieczy zastępczej, sporządziliśmy 13 planów pomocy. To jest też obligatoryjny obowiązek. Każde dziecko taki plan pomocy musi mieć. Zarówno ocenę sytuacji dzieci, jak i plany pomocy dziecku są sporządzane zespołowo. Pedagog, psycholog, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, rodzic zastępczy, jeśli jest możliwość, to również rodzic biologiczny, asystent rodziny biologicznej, jeśli rodzina takiego asystenta posiada. Zorganizowaliśmy również w zeszłym roku, udało nam się zorganizować jedno szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Ale muszę, z przykrością muszę powiedzieć, że dla kandydatów naszych, czyli dla naszego powiatu, była to tylko jedna osoba, którą nam się udało znaleźć. Pozostałe osoby były w ramach współpracy z innymi powiatowymi centrami, które nie mają możliwości szkoleń, nie mają swoich trenerów, to my im w ramach współpracy szkolimy, także pozostałe 7 rodzin to były rodziny z terenu Lidzbarka Warmińskiego. I to jest też taka nasza bolączka, że mimo kampanii takich ciągłych, można powiedzieć, bo ciągle gdzieś tam roznosimy ulotki, rozwieszamy plakaty, prosimy księży, żeby gdzieś tam się przyglądali, może kogoś się da namówić. No różne formy, jakie tylko się przychodzą nam do głowy, stosujemy. No niestety ze znajdowaniem kandydatów jest bardzo trudno, a dzieci trafiają do pieczy coraz trudniejsze, też takie wymagające wielospecjalistycznej pomocy. Dzieci zaniedbane i zdrowotnie, i środowiskowo, z wadami różnymi, wrodzonymi, nabytymi i zaczynamy mieć wrażenie po prostu, że wciąż dajemy szansę rodzicom biologicznym, a nie dzieciom, że nie reagują, odpowiednie służby nie reagują w momencie, kiedy się pojawiają pierwsze sygnały, tylko się daje szansę rodzicom, a bo to pierwszy raz, a może się poprawią, a czas leci, a potem w trybie nagłym się zabiera dziecko, bo się okazuje, że już nie ma tam szansy na jakąkolwiek poprawę, ale wtedy to już to dziecko jest
z traumą, właśnie nabytymi różnego rodzaju upośledzeniami, zaniedbaniami i wymagające naprawdę wielospecjalistycznej pomocy. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w zeszłym roku odbyli 163 szkolenia i to jest bardzo dużo, bo ich jest tylko pięciu koordynatorów, więc bardzo aktywnie uczestniczyli, ale to była też część szkoleń online i nieodpłatnych, z czego namiętnie korzystamy, bo szkolenia są dosyć fajne, a pozwalają też środki oszczędzić. Ze wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego, z poradnictwa, z grup wsparcia skorzystało w zeszłym roku 255 osób. I rodzinom zastępczym naszym funkcjonującym i zawodowym, i niezawodowym zorganizowaliśmy 5 szkoleń i to jest niedużo, bo to też się wiązało z ograniczeniami pandemicznymi. Zawsze mamy szerszą ofertę, dlatego żeby jak najszerszą grupę ogarnąć tymi szkoleniami, bo tak jak wcześniej wspomniałam, dzieci się trafiają coraz trudniejsze, więc rodziny zastępcze też potrzebują coraz więcej wiedzy i umiejętności. I właśnie też chciałam już na koniec, zamykając te swoje pewnie przydługie wystąpienie, zaapelować do naszych mieszkańców, naszego powiatu, do tych, którym gdzieś tam świta może taka myśl, że żeby coś zrobić ze swoim życiem, to może ktoś się zainteresuje i zechce być rodziną zastępczą, bo to jest fajna praca, trudna, wymagająca, ale dająca bardzo dużo satysfakcji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To już na pewno koniec. Pan radny Grzegorz Mucha jeszcze dwa słowa chciałby powiedzieć. Proszę bardzo. Ja mam pytanie do sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczącego domów pomocy społecznej. Z tego sprawozdania wynika, że do domów pomocy społecznej w Bartoszycach w formie dotacji powiat przekazał 2,5 tysiąca złotych, natomiast dla Szczurkowa ponad 150 tysięcy złotych. Z tego sprawozdania też wynika, że w tych dwóch domach pomocy społecznej nie ma pełnej obsady pensjonariuszy. W Bartoszycach jest 6 wolnych miejsc, a w Szczurkowie 13 wolnych miejsc. To odpowiednio jest 8,6% w Bartoszycach i praktycznie prawie 30% wolnych miejsc w Szczurkowie. Więc mam pytanie, czy dyrektorzy tych dwóch domów pomocy społecznej prowadzą jakieś działania informacyjne odnośnie tych wolnych miejsc, czy czynią jakieś starania, żeby te wolne miejsca zapełnić. Szanowni Państwo, ale ja mam taką propozycję, że Pani Dyrektor może odpowie za chwilę na to pytanie, chyba że krótka odpowiedź, tak, dlatego że ksiądz dziekan czeka na swoje wystąpienie. Ksiądz dziekan mówił, że się zgadza na to, żebym się nie spotkał. Skoro tak, to dobrze. Nie, ja szybciutko powiem. Bardzo proszę. Stan naszych domów pomocy społecznej, tych dwóch, one są przeznaczone dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku, jest odzwierciedleniem sytuacji w kraju. To nie są jedyne domy, które mają takie problemy. We wszystkich tego typu domach jest sporo wolnych miejsc. Dyrektorzy robią wszystko, co mogą. Wysyłają maile, dzwonią po ośrodkach, wykorzystują swoje jakieś tam znajomości koleżeńskie z kierownikami ośrodków pomocy społecznej, ale no, taki jest trend. W bieżącym roku mieliśmy 4 skierowania tylko i no, nie. Państwo sami widzą, tak? Dzisiaj są puste tablice, ale jeszcze wczoraj, przedwczoraj były zaklejone od góry do dołu na tym. I to też powoduje, że jakby osoby, które byłyby potencjalnymi, tak, kandydatami na mieszkańców DPS-ów, no po prostu przechodzą na drugą stronę i nie ma tych klientów. Także staramy się, oczywiście, mówię, w tej chwili szukają wszyscy, tak? My też szukamy. Udaje się, w zeszłym roku się w Bartoszycach
pani dyrektor, udało więcej osób pozyskać, brzydko mówiąc, może trochę. Natomiast Szczurkowo no, cieszy się trochę mniejszym zainteresowaniem, a to ma, na to ma oczywiście wpływ sprawa sprzed 3 lat, która się tam wydarzyła i całe te telewizyjne zamieszanie i tak dalej. Ale myślę, że się to też przełamie, bo w tym roku jedno z tych 4 skierowań to było właśnie do Szczurkowa, więc mam nadzieję, że no może się uda powolutku odbudować liczbę mieszkańców. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Szanowni państwo, jesteśmy bardzo zaszczyceni tym, że na dzisiejszej sesji obecny jest ksiądz dziekan naszego dekanatu bartoszewskiego, ksiądz dr Artur Oględzki i proszę księdza, bardzo, bardzo proszę o zabranie głosu. Tu trzeba dodać, szanowni państwo, że to jest wyjątkowy dzień, bo to jest Wielki Piątek. Bardzo istotny w naszej wierze i w związku z tym myślę obecność tutaj księdza dziekana jest dla nas bardzo istotna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Panie starosto, panie przewodniczący, panowie radni, szanowni panie i panowie. Przede wszystkim bardzo dziękuję za to zaproszenie. Czuję się zaszczycony, że w tak zacnym gremium mam powiedzieć kilka słów w przededniu czekających nas najważniejszych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejszych dla chrześcijan, dla ludzi wierzących. Taka dygresja mi się nasuwa. Okazuje się, że na 28 krajów, które są włączone do Unii Europejskiej, w 15 z nich Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy. Oczywiście niczego to nie sugeruje, ale to pokazuje, że Europa jest chrześcijańska, że ten duch chrześcijański jest obecny choćby właśnie w takim wymiarze, jak zachowanie Wielkiego Piątku jako dnia wolnego od pracy. Wielki Piątek to dzień sądu, dzień męki i śmierci Pana Jezusa. W tym dniu Kościół, jak wiemy, nie sprawuje Eucharystii, jest tylko nabożeństwo męki pańskiej sprawowane. To także dzień, w którym zachowujemy post ścisły. Bogu dzięki, że mamy już za sobą przynajmniej w jakimś wymiarze pandemię, bo wiemy, że przez ostatnie 2 lata były dość duże ograniczenia związane z celebracją Wielkiego Piątku. Jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie oczywiście nie zatrzymujemy się na Wielkim Piątku, bo gdybyśmy naszą wiarę tylko do tego dnia ograniczyli, to tak naprawdę to byłaby klęska, można powiedzieć, no bo Jezus, patrząc po ludzku, no przegrał Wielki Piątek. Został osądzony niesprawiedliwie, wydano na niego wyrok niesprawiedliwy, ukrzyżowano go niesprawiedliwie, no i oczywiście na drzewie krzyża umarł. Jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie idziemy dalej, zmierzamy ku zmartwychwstaniu, ku porankowi niedzielnemu, kiedy to zmartwychwstały Chrystus ukazuje się światu jako ten, który żyje, który pokonał śmierć, który pokonał wszelką niesprawiedliwość i który pozdrawia swoich apostołów, swoich uczniów słowami pokój wam. W dzisiejszym kontekście społecznym, politycznym, jakim żyjemy, wiemy, jak wielką wartością jest pokój. Pokój, który można powiedzieć, że dziś jest bardzo zagrożony. Zagrożony nie tylko w Europie, ale tak naprawdę w świecie. Każdego dnia patrzymy z niepokojem na to wszystko, co dzieje się na Ukrainie. Mamy tutaj wśród nas uchodźców, którzy też pewnie nas informują, bo mają kontakt ze swoimi bliskimi, ze swoimi rodzinami.
jak bardzo wielu ludzi dzisiaj cierpi i w pewnym sensie jak jesteśmy bezradni wobec tego wszystkiego, co się dzieje. Dlatego te święta kolejny raz będą takimi świętami, w których trudno się w pełni cieszyć, które trudno tak głęboko i z radością przeżywać. Oczywiście łaska wiary niech nam towarzyszy w tym czasie, modlitwa, także troska o bliźnich, ale ten niepokój gdzieś tam będzie niewątpliwie w sercach obecny, bo ludzie niewinni cierpią, bo ludzie niewinni umierają z rąk oprawców, z rąk ludzi, którzy po prostu zwyczajnie kierują się złością, nienawiścią, grzechem. Nie przedłużając, życzę Państwu, aby pomimo właśnie tej świadomości, w jakiej obecnie sytuacji żyjemy, aby te święta przede wszystkim były dla nas źródłem Chrystusowego pokoju, aby nam towarzyszyło to przekonanie, że Chrystus, który pokonał śmierć, który zmartwychwstał, który swoim zmartwychwstaniem przyniósł pokój na ziemię, także ten pokój przyniesie w najbliższym czasie, w najbliższej perspektywie. Szczęść Boże. Bóg zapłać, proszę księdza, za te piękne słowa. Myślę, że będą one też dla nas kierunkiem, natchnieniem na przeżywanie tych świąt, które jest pamiątką, te święta są pamiątką, przynajmniej ja tak rozumiem, pamiątką najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości, jakim jest zmartwychwstanie Pana Jezusa. Także dziękuję bardzo. Ogłaszam na wniosek tutaj Pana Starosty 5 minut przerwy. Dziękuję bardzo. No dobrze. Szanowni Państwo, wznawiam obrady po przerwie. Witam wszystkich ponownie. Szanowni Państwo, zostały nam w tej chwili do uchwalenia uchwały, dlatego przechodzimy do podjęcia uchwał w sprawach. Jak zwykle na każdej sesji są uchwały budżetowe i od tych uchwał budżetowych dzisiaj zaczynamy. Pierwsza uchwała, którą, jeszcze tylko dodam, że opinie na temat wszystkich uchwał są pozytywne. Wczoraj była komisja. Komisja wydała opinie pozytywne, także ja już nie będę jakby prosił przewodniczącego, zresztą w tej chwili go nie ma, o opinie, tylko już w tej chwili informuję wszystkich, że opinie są pozytywne. Przechodzę w takim razie do uchwały numer 55 łamane na 260 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 2 085 066,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 92 776 614,53 zł. W tym dochody bieżące w wysokości 89 890 761,10 zł. Punkt B. Dochody majątkowe z kolei w wysokości 2 885 853,43 zł. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 187 713 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą bieżące wydatki to 89 913 276,26 zł, zaś wydatki majątkowe w wysokości 20 537 642,23 zł. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 19 808 616,23 zł.
3 grosze zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 679 026 zł zgodnie z załącznikiem 3b. Punkt 4. Wydatki i dochody związane z realizacją. Pierwsze. Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 4. 3. Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. I 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 5 470 742 zł i 54 grosze zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 17 674 303 zł i 96 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 6 904 892 zł 90 groszy, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 6 244 401 zł 71 groszy i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 525 009 zł 35 groszy. 2. Przychody budżetu w wysokości 22 500 603 zł 96 groszy, rozchody w wysokości 4 826 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf czwarty. Listy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na pierwsze sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 miliony, 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 904 892 zł 90 groszy, 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych i wykup obligacji w kwocie 4 826 300 zł. Paragraf 5. W związku z utworzeniem na podstawie artykułu 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok, Dziennik Ustaw, pozycja 568 z późniejszymi zmianami, ustala się 1. Dochody w wysokości 148 313 zł, wydatki w wysokości 148 zł 313 zł. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu, to jest paragraf 6 i paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle, proszę Państwa, treść uchwały. Nie widzę pytań do uchwały, wobec tego pozwolę sobie przejść do przegłosowania tej uchwały. Zadaję wobec tego panom radnym pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych jest przeciwny tej uchwale? A kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu głosami wszystkich radnych obecnych na sesji przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały, która jest jakby konsekwencją tej, którą przyjęliśmy przed chwilą. Jest to uchwała nr 55/261/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2022-2032. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje.
paragraf pierwszy, wieloletnia prognoza finansowa powiatu bartoszewskiego na lata 2022-32 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2, wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3, objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-32 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4, wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 5, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych jest przeciwny? A kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła do realizacji tę uchwałę. I przechodzimy do już trzeciej, ostatniej dzisiaj uchwały. Jest to uchwała nr 55 łamane na 262 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu miastu Łódzk na Ukrainie. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się udzielić pomocy partnerskiemu miastu Łódzk. Dwa. Pomoc, o której mowa w ustępie pierwszym, polega na przekazaniu pomocy rzeczowej zgodnie z załącznikiem do uchwały. Wykonanie uchwały, to jest paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszewskiego i trzeci paragraf, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie tutaj chyba jest zbyteczne, dlatego że miasto Łódzk, jak wszyscy wiecie państwo, leży w Ukrainie. Jest to nasze miasto partnerskie. Ukraina przeżywa w tej chwili dramat wojny i nasza pomoc jest jak najbardziej potrzebna, wskazana i powiat bartoszewski udziela tej pomocy, przekazując różnego rodzaju sprzęt, jak apteczki, latarki, śpiwory, karimaty, okulary taktyczne, rękawice taktyczne, powerbanki, baterie, buty taktyczne. Tego typu sprzęt właśnie jest przeznaczony dla, jako pomoc dla miasta Łódzk. Widzę, że pan radny Grzegorz Mucha chciałby zadać pytanie. Proszę uprzejmie. Ja chciałbym zadać krótkie pytanie dotyczące zakupu tego sprzętu dla Ukrainy. Chodzi mi o to, że no, ten sprzęt w formie rzeczowej ma aspekt finansowy również, więc chciałbym wiedzieć, jaka to jest mniej więcej ogólna kwota, jeśli chodzi o wydatek powiatu na zakup tego sprzętu. Dziękuję. Panie starosto, bardzo proszę o odpowiedź. No jest to kwota około 15 tysięcy złotych. Proszę bardzo. Pan radny Ryszard. Na rzecz do tego, z jakich to środków zostało przekazane na zakup? To są środki powiatu, starostwa powiatowego, dlatego że my wykorzystaliśmy możliwości prawne, które pozwalają nam na takie dokonanie takich zakupów. Wcześniej była tutaj propozycja, żeby z rezerwy zarządzania kryzysowego dokonać takich zakupów. No niestety tam już jest prawie że nie do przeskoczenia są te przepisy. Natomiast tutaj znaleźliśmy taką furtkę i według tego po prostu postąpiliśmy, no, nie było innego wyjścia. Zresztą prawdopodobnie byłoby tak, że gdybyśmy nawet nie znaleźli jakiejś żadnej furtki, to i tak ta pomoc by poszła. Najwyżej później by nas wsadzili do ciurmy. Szanowni Państwo, gdybyśmy mogli, to byśmy dali jeszcze więcej, ponieważ Ukrainie się naprawdę należy, potrzeby są olbrzymie, naprawdę olbrzymie i nie tylko tego typu pomoc, ale i środki medyczne i wszelkie możliwe, prawda? Zresztą, jak wszyscy Państwo wiecie, w Bartoszycach są prowadzone różnego rodzaju akcje, zbiórki, pomoc idzie z różnych kierunków do Ukrainy i oby ta pomoc była jak największa, bo jest ona tam po prostu potrzebna. Tam jest dramat wojny i powinniśmy pomagać, jeśli możemy pomóc. Jeszcze pan Grzegorz, pan radny Grzegorz. Jedno zdanie, ja nie chciałem, żeby wybrzmiało, że ja jestem przeciwny tej pomocy. Nie, jak najbardziej nie, jestem za. Pan więcej. Ja też tak, jestem ja jak też najbardziej tak myślę. Chciałem tylko po prostu wiedzieć, jakiego rzędu to są pieniądze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że możemy w tej chwili przejść już do głosowania. Wobec tego poddaję pod głosowanie to. Jeśli mogę dodać. Tak, jeszcze pan starosta, bardzo proszę. Ja myślę, że to nie jest suma wymowna, tylko przepraszam, sama chęć pomocy. Tak. Myślę, to jest bardzo wielką wartością, że my jako miasto partnerskie dla miasta Łódzka potrafiliśmy w tej trudnej sytuacji pomóc. Dzisiaj tu jest taki wymiar, bo tam każda suma byłaby przydatna, obojętnie jaka. Na dzisiaj nas było tyle stać, no, tak jak pan starosta już tu poinformował, że różnych furtek używaliśmy, żeby to było wszystko legalnie i z majestacie prawa, więc taki wymiar był tego wszystkiego. Dziękuję oczywiście bardzo. Że tak. Każda pomoc jest potrzebna, nawet ta najmniejsza. Szanowni państwo, poddaję wobec tego pod głosowanie tę uchwałę. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Za czwartym razem. Jeszcze jeden radny. Kto jest tam? Patrz. Przerwa tą skończę. Nie, Marcin jest za. Tak, oczywiście uchwała została przyjęta jednogłośnie, przyjęta do realizacji. Szanowni państwo, na tym zakończyliśmy podejmowanie przewidzianych porządkiem obrad uchwał. Przechodzimy do punktu 9, sprawy różne. W sprawach różnych o głos pierwszy poprosił pan radny Piotr Stapa. I bardzo proszę, panie radny. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Dzisiaj jest to bardzo dzień wyjątkowy dla nas wszystkich, dla chrześcijan. Ja z racji tego, że chciałbym przede wszystkim podziękować w imieniu społeczności ukraińskiej za to, że my wszyscy tutaj w tym dniu, w Wielki Piątek, i przekazujemy, może wydaje się komuś niewiele, ale czasami niewielka paczka kosztuje 20-30 tysięcy, a jest tam kilka rzeczy, one są naprawdę bardzo niezbędne. Zresztą od samego początku my wszyscy bardzo mocno włączyliśmy się. Ja również nie miałem okazji, ale chcę podziękować wszystkim radnym, którzy również włączyli się finansowo, przekazując pieniądze na rzecz Społecznego Komitetu Razem z Ukrainą. Także bardzo radnym wszystkim dziękuję, bo ta pomoc jest naprawdę bardzo potrzebna i ta pomoc jest bardzo szeroka, a przede wszystkim bardzo długotrwała. Także ten pierwszy zryw oczywiście był, ale ta pomoc jest ciągle potrzebna i myślę, że jeszcze długo będzie oczekiwanie ze strony ukraińskiej i bardzo się cieszę, że my tutaj wszyscy wspólnie podjęliśmy tą wolę, chęć pomocy, bo to pokazuje, że nie jesteśmy obojętni na tą krzywdę. Także jeszcze raz bardzo wszystkim radnym, wszystkim tym państwa w powiecie, którzy włączyli się do pomocy, którzy przy nawet drobnych zakupach wrzucają do wystawionych koszy, a ta pomoc po prostu trafia, tym bardziej, że jest znaczna część, spora część Ukraińców, którzy są tutaj w Bartoszycach, i również też chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy są zaangażowani w tą pomoc, tutaj osobom, które w ramach nawet nie do końca swoich obowiązków służbowych, ale pracują na rzecz właśnie tutaj społeczności ukraińskiej. Także tutaj dziękuję panom starostom, którzy umożliwiają pracownikom starostwa taką pomoc, bo wiadomo, że obowiązki to są bardzo ważne rzeczy, ale mimo to zgadzają się na to. Także w imieniu społeczności ukraińskiej bardzo dziękuję za to. No i przede wszystkim każdym z osobna, którzy nawet w małej części pomagają, to bardzo cieszy. A również jest to też dzień wyjątkowy, dlatego że w przyszłym tygodniu również wierni kalendarza juliańskiego będą obchodzić święta Wielkiej Nocy. Święta wyjątkowe dla wszystkich chrześcijan, bo z jednej strony śmierć,
ale z drugiej strony odnowienie i mam nadzieję, że my wszyscy niedługo będziemy właśnie przeżywać to odnowienie, które niewątpliwie będzie sukcesem strony ukraińskiej, a to, że my jesteśmy razem z nimi, to tylko pokazuje, jak jesteśmy wrażliwi. Także szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście ja też wszystkim dziękuję Państwu za taką pomoc, za okazane serce. Po prostu to jest nasza wspólna sprawa, to jest sprawa wspólna nie tylko społeczności ukraińskiej, ale i społeczności polskiej w równym stopniu. Także pan starosta prosił o głos. Pan Grzegorz Mucha, proszę uprzejmie. Ja takie krótkie pytanie, bo wiem, że powiat składał wnioski odnośnie remontu dróg w gminie Sępopol, dróg powiatowych, droga Sępopol-Boryty i droga w centrum wsi Dzietrzychowo, tam gdzie jest szkoła, jest dużo mieszkańców. Te wnioski zostały złożone i chciałbym się zapytać, czy już wiemy, jaki jest los tych wniosków, czy jakieś są pozytywne informacje tutaj teraz właśnie przed świętami. Dziękuję. No jest z nami pan dyrektor, myślę, że tak. Dwa słowa pan na ten temat powie. Bardzo proszę pana dyrektora Karola Łomeckiego, którego witamy oczywiście na sesji, i pan dyrektor udzieli odpowiedzi. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak tutaj pan radny Mucha powiedział, zostały złożone wnioski do Polskiego Ładu, do drugiej edycji. Niestety jeszcze na tą chwilę nie ma rozstrzygnięcia. Czekamy na to rozstrzygnięcie też z niecierpliwością, bo chcielibyśmy wiedzieć i rozpocząć przygotowanie i realizację, ale na tą chwilę jeszcze nie ma tych wiadomości. Myślę, takie były zapewnienia, że gdzieś do końca kwietnia może ta wiadomość już do nas dotrze. Także w tym temacie tyle. Dziękuję bardzo. Do odpowiedzi zgłasza się pan Ryszard Zduniuk. Do zadania pytania. Ja jeszcze mam też pytanie dotyczące dróg, ponieważ jak wiadomo, żeśmy objechaliśmy trochę tych dróg na terenie gminy Bisztynek, a pytanie dotyczy drogi Prosity Księżno, bo tam też jest planowana inwestycja i też chciałbym się dowiedzieć, na jakim to jest etapie. A druga sprawa też dotyczy remontu drogi Bisztynek Prosity, ten za miejscowością Kokoszewo, to całe wzniesienie, bo tam ostatnio jechałem, to już nie idzie jechać. Także to są te dwa pytania na dzień dzisiejszy. Tak, tylko jechałem pełnymi drogami, bo akurat ten teren tak dobrze znam, pojechałem na Polkajmy i wyjechałem we Franknowie. Także dziękuję. Już odpowiadając tutaj na pana Ryszarda pytanie, jeżeli chodzi o drogę Prosity Księżno, tam został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Dostaliśmy ostatnio umowę od wojewody do podpisania na dofinansowanie. Ta umowa została tutaj przez zarząd podpisana, została odesłana do wojewody. Czekamy, aż do nas przyjdzie ta umowa podpisana z tej drugiej strony. Także realizacja tej inwestycji, myślę, że przetarg rozpocznie się gdzieś w granicach końca maja, bo od otrzymania umowy podpisanej tutaj powiat bartoszycki, a z ramienia powiatu zarząd dróg ma 30 dni na ogłoszenie przetargu i próbę wyłonienia wykonawcy. Także realizacja czy też wyłonienie wykonawcy niedługo się rozpocznie. Zobaczymy, jak to będzie z cenami, bo jak Państwo wiecie, no te długo, a to będzie inwestycja długoterminowa, bo tam będzie do wykonania jeszcze projekt, dokumentacja techniczna i same roboty budowlane. No niestety te długoterminowe kontrakty, jeżeli chodzi o ceny, no bywają ciężkie i trudne, ale zobaczymy. Także dofinansowanie w tej materii już jest. Co do drogi na Jeziorany tutaj tej naszej, działo to się ze względu na pogodę taką, a nie inną, bo do tej pory, obecnie dopiero już mamy gdzie noce, gdzie nie ma przymrozków aż tak dużych, może tam jeszcze występują, ale już mniejsze. Od poniedziałku rozpoczęliśmy właściwy już ten taki kompleksowy remont cząstkowy.
Natomiast trochę tych dróg połataliśmy we własnym zakresie masą bitumiczną na gorąco i tam to, co na tej górze Kokoszewskiej musimy zrobić masą na gorąco. Niestety na tą chwilę wytwórnia jest w, może nie tyle w remoncie, ale w takim przeglądzie technicznym jest, a tą wytwórnię ma przedsiębiorstwo robót drogowych i tam kupujemy masę, więc musimy jeszcze chwilę poczekać. Ja pamiętam o tym i to zrobimy, myślę, że może już tam po świętach, koniec kwietnia, te przełomy na tej górze zostaną wyprofilowane masą na gorąco, bo tylko tym to jesteśmy w stanie zrobić. Dziękuję. Panie bardzo. Dyrektorze, jeszcze pytanie odnośnie dofinansowania ProCity. W jakiej to skali jest? 60 czy 50? ProCity, Księżno, z założenia program Funduszu Dróg Samorządowych w tym roku, czyli ten nabór, w którym my dostaliśmy środki finansowe, z założenia to jest poziom dofinansowania 60%. No, niestety akurat w tym wniosku nie mamy pełnych 60%, mamy tam bodajże 58%, ale myślę, że te 2% po tych przetargowych, albo może ktoś jeszcze zrezygnuje, się uzbiera i dostaniemy pełną pulę, ale już te 2% tutaj zarząd powiatu powiedział, że no jest w stanie dołożyć z uwagi na to, że i tak no, dofinansowanie jest, no szkoda by było tego nie wykorzystać. Także około 58%, mamy nadzieję, że do 60% to dofinansowanie dojdzie. Pan radny Jerzy Szarejko prosił o głos, proszę. Jesteśmy przy drogach, no oczywiście u nas też drogi fatalnie wyglądają, no ale dziękuję bardzo za ten odcinek, teraz już myślę, który jest na finiszu, Wiewiórki, Woryny. Bardzo pięknie wygląda, no tylko że później ten łącznik jeszcze, no prosiłbym, żeby dalej kontynuować tą już rozbudowę tej drogi, połączyć z Wojmanami. Też no prosiłbym i chciałbym informację zasięgnąć, jak wygląda sprawa łatania dróg Kandyty i Kiwajny. Tamten odcinek jest też bardzo w złym stanie, tak. Górowo też łącznik, Krasickiego ulica. Może w tym temacie też prosiłbym o informację. Dobrze. Jeżeli chodzi o drogę Woryny-Wiewiórki i kontynuację tego zadania, to tutaj dwie takie informacje. Pierwszą informację, że 12 kwietnia dokonaliśmy technicznego odbioru tej drogi, czyli Woryny-Wiewiórki jest drogą już zakończoną. Myślę, że po pewnych tam perypetiach na tej inwestycji, jak to na każdej inwestycji jest. Bardzo ładnie ta droga wyszła i myślę, że będzie służyć długo mieszkańcom, nie tylko mieszkańcom, ale podróżnym. Co do dalszej kontynuacji tego zadania, to mogę tutaj powiedzieć taką informację, że w ramach jeszcze Polskiego Ładu udało nam się złożyć wniosek na dalszy odcinek tej drogi, około 2-kilometrowy odcinek, i jeżeli przeszedłby ten wniosek, to byśmy realizowali odcinek tutaj od skrzyżowania na Nową Wieś Reszelską do końca miejscowości Woryny tak naprawdę. Także kontynuacja tego zadania jest, mam nadzieję, że się ziści fizycznie. Co do remontów cząstkowych, to tak jak tutaj już wspomniałem, rozpoczęliśmy ten remont tak naprawdę od tego poniedziałku w tym tygodniu. Dzisiaj z uwagi na pogodę, no niestety nie pozwoliłem wyjechać na remonty cząstkowe, bo ta pogoda też nie jest dobra. I rozpoczęliśmy w głównej mierze od drogi Kandyty-Kiwajny, także tam już do Sągnit jest już połatane, będzie to realizowane dalej. Wszędzie po kolei, w miarę tutaj i pogody, i postępu robót, wszystkie drogi bitumiczne zostaną wyremontowane. No niestety efekt ten, który w tym roku mamy, jest to zasługą
takiej zimy, a nie innej. To znaczy ta zima nie była ciężka może tutaj dla nas, dla użytkowników w zakresie jakichś obfitych opadów śniegu czy też zasp, ale to, że często nawet te opady śniegu były w nocy, w dzień już była dodatnia temperatura, to spowodowało, że tych ubytków na wierzchniach jest naprawdę, naprawdę dużo. My też jesteśmy tym, że tak powiem, przerażeni. Ja pamiętam taką zimę, była gdzieś w roku 2012-2013, też tych ubytków było niesamowicie dużo, ale jak tylko pogoda pozwoli, ten postęp prac na tych drogach bitumicznych na pewno będzie się posuwał, no i ten stan będzie się poprawiał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan starosta chciałby zabrać głos. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja chciałbym już na zakończenie tej naszej dzisiejszej sesji wszystkich troszkę przeprosić, bo dzień taki bardzo ważny, a my musieliśmy z różnych powodów tę sesję dzisiejszą zwołać. Cieszę się, że ona jednak przebiegła w takim bardzo doniosłym, podniosłym jednak klimacie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Myśleliśmy, że te święta rzeczywiście już Wielkiej Nocy będą takie swobodniejsze, no bo ogłaszamy, że pandemii prawie koniec i tak dalej. No tutaj niestety wojna w Ukrainie spowodowała to, że nasze serca są bardzo zasmucone. Tu pan Piotr już bardzo ładnie powiedział, podziękował nam wszystkim. Myślę, że to, co czynimy dla naszych braci w Ukrainie, jest sprawą w tej chwili chyba dla nas najważniejszą. No, Polacy zawsze charakteryzowali się tym, że mieli otwarte serca na takie straszne przeżycia, bo sami tego kiedyś doświadczyliśmy i to niejednokrotnie. Takiego barbarzyństwa, jakie w tej chwili dzieje się w Ukrainie, no już świat nie doświadczył od II wojny światowej. Jeśli chodzi o świat, mówię o Europę, ale nawet i świat. Więc składając życzenia nam tutaj wszystkim Polakom z okazji właśnie Wielkiej Nocy, chciałbym również złożyć życzenia tejże obchodów Wielkiej Nocy, która tak jak tutaj wspomniał pan Piotr, odbędzie się za tydzień, bo w tym roku tak wypada, że tydzień po naszej, w 2023 roku zresztą też dokładnie będzie tak samo, też będzie tydzień po naszej Wielkanocy. Chciałbym życzyć wszystkim nam tutaj naprawdę bardzo głębokiej wiary w to lepsze jutro, głębokiej wiary w pokój, który powinien zafunkcjonować właśnie przede wszystkim w tej chwili na Ukrainie, ale również i w Polsce i w naszych sercach. Życzyć pojednania, bo to są bardzo ważne i istotne elementy w chwilach takiego mocnego zagrożenia. My tu w Polsce mamy tę walkę polityczną, której uważam nie powinno być, dlatego że Polska jest jedna, naród jest jeden, społeczeństwo jest jedno i powinniśmy zadbać o to, żeby w tych trudnych chwilach naprawdę stawić czoła, bo zagrożenie jest niezwykłe. Jak widzimy, przywódca Rosji nie waha się przed decyzjami, przed rozkazami najokrutniejszymi. W tej chwili tam dowiaduje się, że padają rozkazy równania z ziemią wszystkiego, co jeszcze ponad poziom występuje w Ukrainie, nie bacząc na to, że jest to niby wojna. Mówię niby wojna, między, powiedzmy, powinna się odbywać armiami, a odbywa się między, nie wiem, bandą zwyrodnialców, a ludnością cywilną, bo bombardowane są osiedla mieszkaniowe, szpitale, szkoły. No ponad 360 szpitali w Ukrainie jest w tej chwili już zbombardowanych. Szanowni Państwo, żaden konwój tak naprawdę humanitarny nie może do Ukrainy dotrzeć bez przeszkód, bez ostrzałów i tak dalej. Więc to już nie jest wojna, to już jest terroryzm. I myślę, że my wszyscy musimy na to reagować. Dobrze, że Polacy wyczuleni na takie właśnie sytuacje potrafili pobudzić bardzo dużą część europejskich przywódców, bardzo dużą część europejskiego społeczeństwa do innego spojrzenia na Rosję, na te imperialistyczne zapędy, które charakteryzują niestety przywódcę Rosji. Więc liczę bardzo i tego wszystkim nam życzę, a szczególnie właśnie Ukraińcom, żeby ten pokój wreszcie nastąpił. Ale też życzę wiary w zwycięstwo, bo
Uważam, że Ukraina w tej chwili broni i siebie, i własnego kraju, własnej tożsamości, ale broni również w tej chwili w najbliżej Polski, państw bałtyckich i myślę, że całej Europy, bo różne zapowiedzi, wcześniej Putina, teraz Miedwiediewa, o stworzeniu jakiejś wyimaginowanej Euroazji, czy Euroeuropy, czy Azjoeuropy, gdzieś od Władywostoku po Lizbonę, no to, szanowni państwo, to przekracza naszą jakby inteligencję, naszą percepcję tego wszystkiego, co może się jeszcze wydarzyć. Dlatego myślę, że życzenia właśnie pokoju, wiary w lepsze jutro, w to, że jednak te siły wyższe nam pomogą. Myślę, że warto się modlić bardzo o to, bo to też jest silna broń. Niezwykle w takich momentach, kiedy jesteśmy bezradni, tak naprawdę my, jako pojedynczy ludzie, nawet jako całe społeczeństwa. Także raz jeszcze chciałbym bardzo, bardzo serdecznie, tutaj bardzo złożyć bardzo serdeczne życzenia tych wszystkich spraw, o których tutaj już mówiłem. No i zdrowia na koniec, bo to też jest bardzo, bardzo potrzebne. Myślę, że mimo wszystko, mimo tych wszystkich trudności, te święta i w Polsce, i na Ukrainie będą spędzane w gronie rodzinnym. Pewnie na Ukrainie w niepełnych składach, bo naprawdę zginęło wielu ludzi, wielu jest wywożonych, więc metody stosowane tam są rzeczywiście rodem jeszcze z dawnej carskiej Rosji. No i możemy tylko pomagać. I myślę, że robimy to, jak każdy z nas, jak tylko potrafi, jako jednostki, jako społeczeństwa, jako samorządy, jako rząd polski. Więc życzmy sobie, żeby ta wojna w Ukrainie skończyła się jak najszybciej. Oczywiście pokonaniem takiego niezwykłego, barbarzyńskiego wroga. Szanowni państwo, ja już nie będę w takim razie tutaj jakby uzupełniał pewnych kwestii związanych tam z DPS-ami. Ja myślę, że sobie porozmawiamy już przy najbliższej okazji. A dzisiaj po prostu wierzmy w to, że będzie naprawdę lepiej. Myślę, że jeżeli jest taka wielka pomoc już w tej chwili Ukrainie, to Ukraina sobie poradzi, bo widzimy, jakim męstwem wykazują się i jej wojska, ale też i cywilni mieszkańcy. Myślę, że po wojnie rzeczywiście ta pomoc będzie musiała przybrać zupełnie inne rozmiary, coś na kształt swoistego planu Marszala, który był po II wojnie światowej, dlatego że jeżeli już dzisiaj widzimy, że niektóre miasta są zrównane, miasta, miasteczka, wsie, zrównane z ziemią, to koszty odbudowy będą bardzo potężne i dopiero wtedy będziemy mogli naprawdę wykazać się pomocą, bo ludzie, którzy tak bronią z taką determinacją swojej ojczyzny, na to zasługują. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja pozwolę sobie też z mównicy powiedzieć kilka słów do państwa. Oczywiście przyłączam się do tych wszystkich życzeń pana starosty. Chrystus umarł na krzyżu, ale Chrystus zmartwychwstał i to daje nam nadzieję na to, że wszelkie zło, jakie na ziemi się rodzi, które jest na Ukrainie za sprawą barbarzyńskich Rosjan, że to zło też się skończy i będziemy żyć wszyscy w pokoju. W pokoju i spokoju. Chciałbym państwu życzyć właśnie mimo tej tragedii ukraińskiej, mimo tego dramatu, jaki się dzieje na Ukrainie, mimo tego, że smucimy się wszyscy, nawet jesteśmy przerażeni, to mimo wszystko życzę państwu nadziei, którą daje nam zmartwychwstały Chrystus. Życzę wszystkim zdrowia, wszystkiego dobrego i również te słowa kieruję do naszych braci Ukraińców, braci w wierze, którzy za tydzień też będą obchodzili święta Wielkiej Nocy. To są te same święta, po prostu tylko kalendarz trochę inny, ale Chrystus zmartwychwstał i wszystkim i Polakom, i braciom Ukraińcom, braciom w wierze życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany, zamykam 55. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.